YouTube, witam was w tych słonecznych dniach. A nie, ciemno jest, no nieważne, ale jest 15, tak? Po raz pierwszy się nagrywam o 4 w nocy. I pewnie ktoś pomyśli, gdzie on jest? Gdzie on jest? A jestem na serwerze xskyblock.pl, z którego, jak ktoś dobrze pamięta, sporo odcinków nagrywałem, bo się bawiłem na tym skyblocku. A jako, że w sobotę jest nowa edycja, to myślę, czemu by nie nagrać odcinka z serwerka, tak, że startuje. Bo sporo osób tu z mojego kanału, powiedzmy, grało. No i ogólnie, tak. Więc myślę, że kogoś zaciekawi ta informacja, więc ja chcę z lekka przedstawić w sumie najważniejsze informacje z serwera, tak, które zmiany i inne takie sprawy. I pokazać, zacznijmy w sumie od najważniejszego, od konkursika, tak, bo jak dobrze wiecie po opisie, 100 zł. Jak to kurde? A więc tak, na tą edycję Axeros, czyli admin główny, no właściciel, postanowi zrobić fajny evencik, na którym można wygrać, już wam pokazuję. Jak pisamy slash top, mamy ogólne topki i z topka punktów na wyspę można wygrać po prostu za to pieniądze, tak? Za pierwsze miejsce można wygrać 100 zł, za drugie 80 i za trzecie 50 zł, więc myślę, że to jest spoko rozmaicenie, bo ktoś może grać i po prostu pieniądze zgarnąć, tak? Więc ja sam osobiście zacznę grać, ale zapewne mi się nie uda, bo no ja niezbyt bardzo budować tam lubię na skyblocku, powiedzmy. No ale jak ktoś się nudzi, chce sobie pograć na skyblocku, to może wpadać i zgarnąć też kasę. Inne takie zmiany, powiedzmy, to jeśli ktoś pamięta, z poprzedniej edycji była komenda slash rep, tak? I ona dawała po prostu reputację graczowi, jeżeli, przykładowo, jeżeli ktoś cię obraził, wpisujesz slash rep minus jego nick i komentarz, tak? I w ten sposób po prostu hejtujesz frajera. Jeżeli kogoś lubisz, to wpisujesz slash rep plus na przykład Axeros, dobrze się, przykład, tak? No i dostał do mnie punkt reputacyjny. To jest przykład taki. I następne zmiany to są takie jak slash event. Jak pamiętacie, na tamtej edycji admini robili co jakiś czas event, a teraz będzie to ciekawsze, bo co godziny będzie event, za który będzie można coś wygrać. I co godziny będzie albo wyścig, albo labirynt, albo parkour, PvP i color wool, więc myślę, że będzie, no, można spoko tutaj sprawdzić czas. Trochę urozmaicenia jest. Następna rzecz to slash drop, trochę zmieniona, nie tak samo jak na tamtej edycji, bo jak widzicie, można włączyć wszystko i wyłączyć za jednym razem. Tutaj macie ogólny drop, o, że tak to powiem. Tutaj macie swój level, wyłącz wyłącz bruk, wykonany kamień i informacje, tak, o turbo dropie. Jeszcze mogę wam pokazać, o, pandory, tak, slash pandory, mamy tutaj cały lot z pandor, tak, co leci to i w ogóle i w ogóle. To ja dostałem 10 pandor na próbę i mogę wam pokazać, co mniej więcej mi z nich poleci. No, a więc tak. Mob spawner. No i zajebiście zaczynamy, tak? Drewno. Złoto. Trucizna, co napychajcie się na spawnie. O, speed dwójeczka. Biblioteczki. Nie wiem, co poleciało, bo to trucizna. Osłabienie znów, okej. Okay. O kurde, ale z faza. Żelazo to się sprzeda, sporo kasy. Diamenciki, dziękujemy. Ale mam fazę, no i zombiaki, ale ich nie pokażę. No jak widzicie, z 10 pandorek mam supi drop, no już powiedzmy, że edycję spoko wystartowałem. Ale faza. No ale dobra, zostawiając to, przejdziemy teraz do... o kurde, strefa VIP, tylko teraz trzeba to znaleźć. Chcę wam pokazać, czy tutaj ma ciekawego strefa VIP. O kurwa mać, to jest tu na stówę. Ile to trwa? Dobra, damy radę. Idziemy na strefę VIP, więc tak, zaczynając z lekki, przejdźmy na sam start, na środek. Tutaj, jak VIP oczywiście ma ułatwienie, że na początku edycji po prostu ma tutaj stuniareczki, więc wpada i se kopie. No i po prostu ogarnia sobie szybko itemki na stuniarki na własnej wyspie. VIP ma też tutaj enchanty, inne takie swoje bzdety. I ma też tutaj swój sklepik, który polega na tym, że po prostu płaci mniej za kupno i dostaje więcej za sprzedaż itemu, więc myślę, że to też spoko rzeczy, jak ktoś ma VIP-a. No i w sumie, co jeszcze mogę dodać? No, to chyba tyle, no. Jedynie co, to was zapraszam na serwer, startuję w sobotę. No i kurde, to tyle, tak? Godzina i wszystko macie w opisie i w nazwie filmu, więc to tyle, no. Widzimy, znaczy ja tutaj będę grał od niedzieli, powiedzmy. Was zapraszam w sobotę, wystartujecie sobie wcześniej, raz ze startem, no i to tyle, elo.